To byłoby chyba na tyle na dzień dzisiejszy. Pamiętajcie o subskrybencji i łapeczkach. To jest, zaraz będzie, powiedzmy, chyba, nie wiem, 3900 polubień. Aby do 4000. Ta-dam. Dzień dobry wszystkim zwiedzających mój kanał. Siemano, a nie tam. Tak na poważnie nie będzie nigdy. Patrzcie, na dzień dobry dziś pokażę wam ogórek szklarniowy, wysoki, długi. Wiecie co? Nie wiedziałem, że on 4 metry rośnie. Normalnie go tak sobie posadziłem tam. Szklarnia ma w tamtym miejscu 4,20 do szyby górnej i praktycznie zostało tam, nie wiem, 10 cm. Ogórki na 3 metrach sobie wiszą. Jak giganty wszystko umie rośnie, tak giganty rosną sobie nad ogórki. No, ta szklarnia to ma jakieś, nie wiem, czary mary. Idziemy do kolokazji, alokazji. Ależ to podrosło, mówię wam. Dziś sobie tak... Przed chwilą dałem koks, czyli krystolant 300 gram na 300 litrów wody, rozumicie? No i po liściach, wiecie, wszystko dostało wody. Dobra, wyłączę wodę właśnie, bo sobie leci. Napełniam ponownie becunie. Cyk, pyk. Dobra. I powiem wam, że jest znaczna poprawa. Nawet w elutinach, zobaczcie. Kurde, tydzień minął, liście wielkie idą. Jutro jeszcze sprysnę raz od grzyba. A co mi zależy? Profilaktycznie. Dobra, chodźmy. Ja pierdzielę. Dobra, na chwilę przy tej brugmansji jeszcze. Zobaczcie, jakie ma te piękne kwiaciochy. To jest wariegata. No, to co pospadało, trzeba pozbierać oczywiście. Najpierw jest kolor taki biały, a potem robi się taki kolor różowy. I pachną pięknie cytrynowo. W ogóle się tak śmiesznie rozklapiła. Ta jak podrosła, co wcześniej kręciłem. No już ma ze 180 cm wysokości. Dobra, idziemy. Nie ma tak kroplami zimnymi po plecach dostać. Zobaczcie tego giganta, nie? No. Patrzcie, z moim ryjcem. Taki kurde listek w Polsce. Okazja eskulenta. Mało tego, ona kwitnie. Patrzcie, idzie następny olbrzym. Następna locha się wykręca. I ile to kwiatów puściło? Raz, dwa, trzy, cztery. I tak jak mówiłem już wcześniej w odcinku, rozdwoiła się. Mało tego, puszcza dzieciorki. O. W tym roku jest jakiś rekord alokazji kaliodory. Dlaczego? Po pierwsze kwitnie. Zobaczcie, jak ładnie kwiatek się pokazał. Trzeci odrost taki w tym roku. Czwarty odrost wychodzi. Gdzie w tamtym roku miałem jeden odrost. Zimowałem jak kartofla bez ziemi. Super sprawa. To jest tak odporny. Tylko zobaczcie, ile on ma już lat. Jaka to już jest kawał bryły. Bryły. Dosrałem. Kartofla. Niech będzie. Idziemy teraz do kolokazji gigantycznej. Czyli kolokazja giga, leukazja, kolokazja, coś tam. Też już pięknie podrosła. Jakoś kurde, nie wiem, może sierpień trochę lepszy dla nich. Zobaczcie, takie liściochy, chociaż tamta ma dużo większe liściochy. Ta zacznie dawać większymi liśćmi za jakieś 2 tygodnie, jeśli pogoda na to pozwoli. No ale jest spoko, no. Zobaczcie, jakie ładne, o. Trójca przynajświętsza. Zdjęcie z tego trzeba by było zrobić. Fajnie by to wyglądało. O, bananek, kurde, bananek musella, cały czas kwitnie, cały czas kwitnie, bananki pod spodem są, a tu nigdzie nie zawiązuje, tylko takie łosie robi suche, jeszcze ma dużo do potwierania, uwaga, alokazja Borneo Giant, chyba, w co wątpię, też zaczyna kwitnąć, też takie kwiaty podobne, jak zresztą każda kolokazja, alokazja, i co to jest? Co to jest, ja się pytam? To nie jest gigant. To jest na razie malutka roślinka jeszcze, aczkolwiek ten liść już jest taki bardziej pokaźny. Odrostów? Nie wiem. Może to, co rośnie, być odrostem pierwszym. A z tego, co wiem, ona cienko daje odrosty. Ogólnie na razie grubieje w nasadzie tam pnia. Co z tego będzie? Nie wiem, co to będzie. Zobaczymy. Jeszcze tutaj, o. Kolejna alokazja kaliodora, która właśnie kwitnie dwoma kwiatami. I jak zwykle kwitnie, ma małe liście, a potem wiecie co, jak on z nią jest? Że przychodzi wrzesień, październik, ona jest wtedy wyższa ode mnie. Tak było w tamtym roku. Co najmniej 2 metry. Przychodzi zima, trzeba ściąć liście. Za krótki sezon mamy. Jakby powiedzmy trzymać to w szklarni, spróbować, to wtedy by ładne to porosło. Tylko ja nie mam tyle miejsca w szklarni. Dobra, wiecie co? Nie miało być filmu w ogóle. Ale że wylazłem sobie, podlałem. O, tu jest jeszcze jedna eskulenta. No, bo powiem wam, że no po prostu przerosła
kolokazję gigant, tą alokazję niby Borneo giant i Kaliodorę. No i tu idzie następny. No i dzieciątka ma małe. Fajnie wygląda Kana Stuttgart. Muszę osobno nakręcić taki jeszcze jeden odcinek, bo pierwsza zaczęła sobie kwitnąć na takie oto czerwonawe kwiatki. Dobra, tu to się, powiem wam, zrobił istny burz. Dobra, wejdę na chwilę. Pałczychy, pałczychy. Eukomis, który sobie kwitnie oczywiście. Pałczychy to się, kurde, gigantuski porobiły. I niedawno ruszyły, trzeba to opielić. Niedawno ruszyły dziwidła dopiero. Czyli do września, październik co najmniej sobie tutaj będą rosły. Elegancio. Kolbusia rośnie. Dobra, idę, wrzucę filmik. Wypijając sobie drugą kawę chyba. Wydaje mnie się. Nie? Wypić kawę teraz? Chyba można. A, trzeba będzie nagrać odcinek o paulowni Oxytre. I tu jest druga Oxytre. Zobaczcie, jak podrosło. To gówno małe było. I zwykła paulownia z nasion. I powiem wam, że mam takie mieszane uczucia, że paulownie z nasion są gorsze odpornościowo niż paulownia Oxytre. Zaś mnie tu nie pasuje, bo ja już od 10 lat mam te, nie? Te i tak samo rosną jak Oxytre. W podobnym tempie. Ciekawe. Ciekawy może być temat. Ale zobaczymy. To na tyle. Idę sobie do domciu. Macie jeszcze widoczek. Tralala. Tu se włażę do nory, dziury. Do zobaczenia. Żona siedzi na necie. O, macha. Nic nie widać. Nara. Haran, śniadliwiec. Aham, chodź. Śniadliwiec, śniadliwiec. Chodź, śniadliwiec.